Dzień dobry, witam na kanale Leśni Ludzie. Ja jestem Łukasz i wraz z Tomkiem i Marcinem prowadzimy dla Was kanał Leśni Ludzie. Dzisiaj, jako że dawno nie było odcinka o gotowaniu, postaram się, bo nie jestem jakimś mistrzem kuchni, zrobić dla Was ciekawy sposób pierś z kurczaka, taką oto. Także zapraszam na odcinek. Więc tak jak mówiłem na wstępie, dzisiaj będziemy przygotowywać pierś z kurczaka, taką oto. Jaką już tutaj sobie przyniosłem. Co nam będzie jeszcze potrzebne? Masło jakiekolwiek. Cebula. Żeby mi to wszystko nie poleciało. Przyprawy, jakie kto lubi. Bo ja na przykład lubię paprykę, bazylię. Mam jakąś tutaj przyprawę do kurczaka. Także pieprz, sól standardowo. Także zaczynamy. Najpierw musimy sobie przygotować pierś z kurczaka. Bierzemy się za nią. Pozwólcie, że sobie zrobię tak. Obkrajamy, co nam jest potrzebne, co nie. Ja osobiście nie lubię tych białych tłuszczyków w kurczaku. Także ja sobie to postaram wszystko ładnie wykroić. Załóżmy, że to będzie moja pierś z kurczaka. Takie oto coś. Kroimy ją drobniutko. Może mi się uda, może nie. Jak najdrobniej, bo to trzeba dosłownie taką miazgę z tego zrobić. Jak widzicie, ognisko za mną już czeka. Ja tu samo czekam, bo już głodny jestem bardzo. A tu jeszcze trochę roboty przede mną. Zobaczymy w ogóle, co z tego wyjdzie, bo tak jak podkreślałem na wstępie, szefem kuchni żadnym nie jestem. Także zobaczymy, co w ogóle nam się uda z tego wymodzić. Jak widzicie, kurczaka trzeba bardzo mocno rozdrobić. Oczywiście w terenie nie jest takie łatwe, ale możecie sobie to zrobić równie dobrze w domu. Wcześniej przygotować mięso, zmielić na przykład, albo po prostu dobrze pociąć. Ja załóżmy, że już mam dobre. Trochę to powinno być bardziej pocięte, ale za bardzo głodny już jestem. Także jedziemy dalej. Mięso wstępnie mam. Teraz bierzemy sobie cebulkę. Ciach. Ciach. Cebulkę tak samo sobie szatkujemy w miarę możliwości. I teraz tak, dobra, mamy cebulkę, mamy ten. Bierzemy sobie mięsko. Rozbijamy na taki placuszek płaski. Nie wiem, czy dobrze to widzicie, czy nie. Teraz sobie bierzemy przyprawę. Każdy, tak mówię, każdy sobie przyprawia wedle tego, co lubi. Nie musi to być nie wiadomo co. Ja tutaj mam właśnie jakąś przyprawę do kurczaka. Sobie posypię. Mam trochę bazylii, sobie dołożę. Jemy po mięsku. Jeszcze sobie dorzucę papryki, ale słodkiej. Ciach. Można ładnie wszystko wklepać. Oczywiście pieprzu. Soli. Thank you.
I teraz na to układamy sobie cebulkę. Też wgniatamy tak w miarę w to. Tak, mamy wszystko już przyprawione, wsadzoną cebulkę. Bierzemy teraz się trochę za masło. Roimy też w miarę uznania. Można rozgnieść, powsadzać, żeby to wszystko było bardziej nawilżone. Tak, oto sobie dalej. O. Może to niezbyt estetycznie wygląda, ale podejrzewam, że smakować będzie bardzo dobrze. I zresztą w lesie, no jedzenie w lesie, no wiadomo, że nigdy nie będzie wyglądać nie wiadomo jak elegancko, jak w restauracji. Bo to chyba nawet nie o to chodzi. Jak nieraz widujemy jakieś fajne memy na internetach. Hotel z milionami gwiazd zamiast pięciogwiazdkowego. To raczej nasze klimaty. Dobra. Tak jak mamy to mięsko zrobione, zawijamy sobie to w całość, żeby to wszystko razem ugnieść. Takiego oby mielonego zrobić, bo to równie dobrze można sobie wykorzystać jako hamburgerowe na przykład mięso, do bułki wsadzić. Ugniatamy, ugniatamy. Normalnie powinno się to fajnie dwoma rękami ładnie robić, ale ja to z kuli z tego, że jestem dzisiaj sam, potrzebuję kamery też obsługiwać, więc staram się jedną rękę mieć cały czas czystą. I dobra, tak mamy uformowane już mięso z tym masłem, z tymi przyprawami, z tą cebulą. Jest wszystko ok. To już mamy przygotowane. Na porządki proszę nie patrzeć, bo to jest kuchnia leśna. I teraz co robimy? Idziemy po patyk, także ja idę znaleźć patyk i zaraz wracam. Tak jak mówiłem, byłem szukać patyka jakiegoś, znalazłem tutaj coś takiego. Zresztą my tu gadu gadu, ja wam pokazuję co i jak robić, a wy mi nie mówicie, że mnie ognisko tam gasło. Ale już zostało odratowane. Teraz tak mówię, bierzecie sobie jakiś patyk, znajdujecie, bo jesteśmy w lesie. Zbieracie sobie tutaj korę z tego. I na takiego patyka bierzemy sobie to mięsko. Tak, ciachamy. Po prostu oblepiamy. Równie dobrze można by to zrobić na grillu, jak ktoś nie chce chodzić do lasu, nie ma ochoty, albo wygodniej mu jest po prostu to na ruszcie grillowym zrobić. Nie ma najmniejszego problemu. Tak widzicie, oblepiamy sobie patyka w ten sposób, widzicie, i tak oto przygotowany kurczak wędruje już do ogniska. Tak samo smażymy go jak kiełbaskę lub tak jak mówię można na grillu, także idziemy gotować. Hej. No i dobra, wyciągnęliśmy już z ogniska, jak widzicie, ściągamy z patyka i mamy oto takiego kurczaka, nie wiem, a la kebab, trudno to określić, ale nieważne, spróbujemy jak w ogóle smakuje.
jak to było, są magnifik. Nie, naprawdę jest dobre. Nie spodziewałem się, że będzie takie dobre. Także zachęcam do próbowania. Podkreślam po raz kolejny, włożyć do środka możecie co tylko chcecie. Tak więc mam nadzieję, że będzie Wam smakowało. Mam nadzieję, że odcinek się podobał i zachęcam do oglądania naszych innych odcinków. Także do zobaczenia w lesie. Zapraszamy. Cześć.